rozmawialiśmy z sobą przy pomocy pseudonimu. Jechałem kiedyś do Warszawy po materiał, no to tam też to były jakieś tam hasła, pukania odpowiednie i tak dalej, ale w sumie żeśmy się widzieli pierwszy raz z kimś i ten ktoś musiał zaufać, że ja jestem ten właściwy człowiek. I tak samo ja musiałem zaufać temu, że trafiłem pod właściwy adres, no więc tak to było. Było i wąska, i szeroka grupa. Wąska grupa to była ta grupa, w ramach której żeśmy się organizowali. To była wąska grupa. Natomiast wszystko działo się promieniście. Ja miałem z kolei innych kolegów. Czasami to było tak połączenie, czasami nie było. Było liniowo, to znaczy ja z kimś tam, ktoś z kimś tam. Ja w pewnym momencie się rwały te kontakty i nie można było się dowiedzieć, powiedziałbym, kto jest na kolejnym szczeblu. Ale mniej więcej taka grupa, powiedziałbym, tych tak zwanych aktywistów później regionalnych, to była wąska, to nie była duża. Mało tego, żeśmy w każdym razie na moim poziomie nie nawiązywaliśmy kontaktu z innymi grupami. Były próby, znaczy w ramach Solidarności tak, ale na przykład z Polską Walczącą, albo już z takimi grupami nie. Więc to powiedziałbym taką grupę. Tą grupą to właśnie był, szefem naszym był Jurek Buzek, no i potem Marian Maciejczyk, Gosiewski, Kuszwejko bardzo ważną tam rolę odgrywał też, już nieżyjący. No i wiele osób nieżyjących już, ale osobną grupę, no Pańczyk też współpracował, Steinhoff, więc to, przy czym powiedziałbym, to było takimi, powiedziałbym, takimi bąblami robione, to znaczy jeden bąbel, tutaj gdzieś drugi bąbel, trzeci bąbel, no i tak to funkcjonowało. Oczywiście to się zmieniało. Nie pamiętam, kto z tym przyszedł do mnie. Jeden z kolegów, żebym z powrotem się włączył. Ja zareagowałem, jak pamiętam, w ten sposób, że z wami to jak z ubecją. Jak już człowiek raz coś podpisze, to się nie może oderwać. No i oczywiście się zgodziłem. Robota nie była zakończona. Potem niestety też pracowałem z niejakim Andrzejem Górnym w tej drugiej fazie, no, znanym z różnych akt. No i zaproponowano mi pracę, ale już na inną formułę, czyli miałem jakby organizować współpracę zagraniczną, szczególnie z FDT, z związkami zawodowymi francuskimi. Wtedy były już czasy, kiedy oni przywozili tutaj różne, powiedzmy, lekarstwa, tego typu rzeczy, zaopatrzenie dla szpitali. Inna formuła już była. Organizowali staże dla naszych też kolegów, między innymi pokazywali, jak zaprosili kilku ludzi z Solidarności do Francji, pokazali elektrownię atomową. Po prostu to była inna formuła. Były rozluźnione też możliwości wyjazdowe. Ja nie wyjeżdżałem, ale przyjeżdżali tutaj różni ludzie, no i tym się zajmowałem, powiedziałbym, ze średnimi efektami, ale zawsze. I no, plus jeden z... Jeszcze były kontakty takie, no były, w tej chwili przypuszczam, ale nie wiem na pewno, że wysłannicy SB próbowali nas włączyć w taką strukturę międzynarodową, między innymi sugerując, że dobrze by było nawiązać kontakt z opozycją kubańską. Był taki kiedyś u mnie człowiek w wysokich butach, oficerka, no, dziwnie się zachowujący. Dałbym głowę, że to ubecja. Przesłany przez Andrzeja Górnego zresztą. No i on sugerował, że może nam nawet załatwić kontakty z kubańską opozycją. No to wtedy de facto był podwójny kryminał później. Zresztą były, jakby siedziałem, to były takie próby jakby wsadzenia mnie do jakiejś afery szpiegowskiej, bo jakieś tak, że miałem kontakty, pracowałem, prawda, z Niemcami i tak dalej. No. Ale to była tylko taka próba i skończyła. No a tutaj było wyraźnie, że jakby rozszerzenie tych kontaktów. No i to potem były jeszcze takie sytuacje, że no, były wtedy próba otworzenia się na Solidarność.
włączenia Solidarności do ekipy rządzącej, w jakieś tam koncesje były. Myśmy tutaj ostre dyskusje na ten temat prowadzili. Zwolennikiem tej koncepcji był na przykład Rysiu Kuszejko, a ja i niektórzy moi koledzy byliśmy zdecydowanymi przeciwnikami, wiedząc, czym to pachnie. I to też potem wypracowywaliśmy pewne rozwiązania. No ale główną pracą była nawiązywanie kontaktów zagranicznych z związkami zawodowymi. Niestety ścisła współpraca z Andrzejem Górnym do czasu jego aresztowania.